Serdecznie dzisiaj po raz drugi. No, jak większość z Was sądziła, że zaraz zacznie się pocisk w moim kierunku. Oczywiście zostałem wyzwany od handlarza serem, ale ja się tego nie wstydzę. Dubaj, Dubaj, jedziemy kupić. Napisałem Ci Dubaj, 2 miliony złoty. Spotykamy się za godzinę, bo ty jesteś taki zarobiony. Spotykamy się za godzinę między Wrocławiem i Poznaniem. Tylko, że nie 2 miliony za towar, 2 miliony. Za kontakty, to jest najważniejsze. Ty tak się znasz na biznesach. się gówno znasz. Ty nawet prawa jazdy, podejrzewam, nie masz. I jesteś utrzymankiem, kurwa, swojej żony. Ciszysz mi, że ja będę zawsze handlował. Tak, będę handlował. Jeszcze 10 lat planuję pracować i 10 lat będę handlował. I tyle możesz mi pocisnąć. Twierdzisz, że mnie znasz? To zapraszam, spotkajmy się. konie nie pierdol mi, że nie możesz, kurwa, że nie przyjedziesz, że coś, że coś. Wyśmiewasz mnie dalej, że pracuję. I ja ci mówię, że pójdziesz siedzieć, ty się z tego cieszysz. I co? Nie będziesz widział się z rodziną, nie będziesz nic. Jak ktoś, ludzie nie zapomną o tobie, to ci paczkę przyślą. Co, taki z siebie jesteś dumny? Ja Ci nie ubliżałem, kurwa. Po prostu powiedziałem, co o tobie myślę. I tego będę się trzymał. A jak jesteś taki kozak, to przyjeżdżę i kupuj mnie. Przecież wiesz, kim jestem. Pozdrawiam was wszystkich. Trzymajcie się, hej.